śniadanie, które niby nie jest najważniejszym posiłkiem dnia, natomiast okazuje się, że jest bardzo ważnym posiłkiem dnia. Także ludzie siedzą w pomieszczeniach, pracują w pomieszczeniach, trenują w siłowniach, w pomieszczeniach. Jeśli chodzi o pory posiłków, to bardzo modny jest tak zwany intermittent fasting, który rozpoczynany jest w godzinach albo popołudniowych, albo wręcz w godzinach wieczornych. Także takie sytuacje też będą powodować to, że po prostu nasz organizm głupieje. Melatonina jest nie tylko naszym zegarkiem, ale melatonina jest także naszym kalendarzem. Przodkowie, wtedy kiedy była zima, no raczej nie mieli dostępu do owoców tropikalnych czy do jakichś zbóż czy innych tego typu rzeczy. Zimno jest zarezerwowane na zimę. Latem bardzo fajnie będzie sprawdzić się sauna, czy to będzie sauna sucha, czy to będzie sauna mokra. Teraz jeśli chodzi o wszystkie choroby nowotworowe, to okazuje się, że dużo mniejsza zachorowalność jest u osób, które mają, więc ten epidermalny jet lag, czyli zaburzenie zegara w naszej skórze, tak naprawdę jest powodem tych chorób. Wszystkie badania, które dowodzą, że słońce powoduje raka skóry, no to tam jest brane tylko pod uwagę promieniowanie UV. A nigdy w naturze nie ma tak, że my wychodzimy na zewnątrz i nastawiamy się tylko na promieniowanie UV. Panie, które miały regularny nawyk opalania się, żyły średnio od 60 do 2,1 lat dłużej. Brak opalania jest tak samo groźny dla organizmu, jak palenie papierosów. Mimo, że, no warto jeszcze tutaj dodać, że mimo, że nam tutaj oferują różnego rodzaju kremy z filtrem, to tak naprawdę zachorowalność na tego raka skóry cały czas wzrasta. Normalnie w badaniach jest zalecone, że zamiast wychodzić na słońce, bo przecież słońce jest takie złe i takie niedobre, to powinniśmy tą witaminę D3 suplementować. Także no, paranoja po prostu. Oprócz tego według badań to też kremy z filtrem odpowiedzialne są za tak zwane czołowe łysienie włókniejące. Zakładając okulary słoneczne, to pozbawiamy się tych wszystkich benefitów, które wymieniłam wcześniej. Plus dochodzi jeszcze jedna kwestia. Według badań śniadanie powinniśmy zjeść 4 godziny po wstaniu, maksymalnie 4 godziny po wstaniu. Nasze organy restartuje posiłek, a nie światło. I rano nasz organizm na zmetabolizowanie, samo zmetabolizowanie tego posiłku przeznaczy 100 kalorii. Natomiast jeśli my ten posiłek zjemy sobie na wieczór, to on przeznaczy na to już 50 kcal. Najlepiej naszą długowieczność poprawiają restrykcje kaloryczne, które są zgodne właśnie z ETRF. Także to jest najlepszy protokół, jeśli chodzi o nasze długie życie. Dużo łatwiej jest się na lato wyrzeźbić i pokazywać swój piękny kaloryfer, natomiast no, to nie do końca jest zgodne z naszą chronobiologią. Człowiek tak naprawdę jest jedynym organizmem, który nie słucha swojego zegara biologicznego, bo wszystkie organizmy, które żyją w naturze, one są tak w tej naturze powiązane, są z naturą związane, że wszystko, ich cały cykl życiowy, to kiedy one się rozmnażają, to kiedy one jedzą, wszystko zależy od natury. Natomiast my przez to, że żyjemy w pomieszczeniach, że mamy sztuczne światło, że mamy dostęp całodobowy do żywności, no wszystko nam się rozjechało. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały,
znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki. Właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!